Drodzy widzowie, dzień dobry. Dzień dobry, Agnieszko. Dzień dobry, Zigi. Dzień dobry, kochani. Dzisiaj mamy bardzo ważną audycję, Agnieszko, dlatego że chcielibyśmy zapromować łączenie się Polaków i łączenie się światów, jak mamy dziś w tytule. Łączymy się poprzez spotkania online, ale i na żywo. I takich spotkań w tym roku będzie wiele, ale będzie też przed nami najważniejsze spotkanie, Harmonia Kosmosu. Spotkamy się dzisiaj z Januszem i Ają. Co możemy powiedzieć o tych spotkaniach, Agnieszko? Cieszę się przede wszystkim na tą piękną audycję, którą w tej chwili robimy. Kolejny jak gdyby telemost, jak powiedziałeś, który łączy cały świat, Polonię i Polaków, i Polskę, i wszystkich na całym świecie. No i mamy kilka fantastycznych wydarzeń, które będą w niedalekiej przyszłości. I chcielibyśmy właśnie o nich dzisiaj opowiedzieć. Zanim przejdziemy do nagrania, do rozmowy z Januszem i z Ają i będziemy opowiadać o wspaniałym wydarzeniu, które organizują Harmonii Kosmosu, może powiedzmy, że tutaj w okolicach, w północnej Ameryce, w New Jersey, w przyszłym tygodniu też będziemy mieć bardzo fajne wydarzenie, o którym chcielibyśmy Was poinformować na wstępie. Będzie to Polonijny Festiwal Zdrowia, który odbywa się w New Jersey za tydzień 23 i 24 kwietnia. Będzie tam Andy Choński i będzie parę naprawdę znakomitych osób, a my będziemy też transmitować, będziemy przynajmniej próbować transmitować ten festiwal na naszych kanałach. Także zapraszamy, informacje są w linku w opisie pod tym streamem, pod tym live'em, a teraz może zaprośmy do rozmowy i opowiedzmy o Harmonii Kosmosu. Zanim jeszcze to, Agnieszko, to chciałem powiedzieć, że jest jeszcze jedna impreza w Polsce. U Tadeusza Rolnika w Niebieszczanach pod koniec maja. Śledźcie nasz kanał, dlatego że będziemy mieli specjalną audycję z Tadeuszem, w której opowiemy o wszystkich szczegółach. A teraz chciałbym serdecznie przywitać Janusza. A ja Iskra? Aję, tak, a ja Janusz. Janusz Zagórski. Też, miło Was widzieć i dziękuję za zaproszenie. Dzień dobry, kochani. Na kanałach NTV, gdzie się da, to mamy zawsze przyjaciół wsparcie. Za oceanem, wsparcie. Was zawsze mamy wsparcie. Dziękujemy Wam bardzo. I o to chodzi. Naszym celem właśnie było pokazać, że ludzie się łączą i powinni się łączyć, bo jeżeli chcemy się stać jakimś poważnym zagrożeniem dla mainstreamu i tego, co nam w nim przekazują, to my powinniśmy łączyć nasze siły właśnie w tych niezależnych kanałach, niezależni dziennikarze. Także cieszę się, że działamy razem. Jestem bardzo szczęśliwa, że Was widzę. Dawno się nie widzieliśmy. Wiemy, że bardzo mocno teraz pracujecie. Jesteście bardzo zajęci. Doba ma za mało godzin. Życzenia całą ekipą. A coś tam wymyślali? Pośmiejemy się razem z Wami, chyba i opowiemy te różne historie po ulicach. Ale wiecie co, ja chcę Was zapytać, który to już numer? Który to już raz? No właśnie tu chciałbym Wam powiedzieć, tak wziąłem kartkę, zacząłem liczyć, zastanawiam się, czy dobrze, wiesz, policzyłem te 19, bo zaczęliśmy w 2003 albo 2004 roku te zloty. Będę pokazywał taki film właśnie sprzed tych ilu lat. Pierwszy lub drugi zlot, gdzie było 20 osób, to było jeszcze pod wieżycą Was Wieślęży, to się jeszcze tak nie nazywał. I tam jest ileś osób sfilmowanych tak z kamerki przy ognisku, tutaj jeszcze u harcerzy. Niektóre z tych osób już nie żyją, niektóre z tych już nie żyją. To może nie jest dobra reklama. Ale dowód, że to tak dawno się zaczęło. No, tak dawno się zaczęło. Tak. Ja mam zamiary się już długo, to ostatnio poszedł na moją rękę, że to mam. Ty masz długo. Czyli długo. No. Albo 18, albo 19, bo jeden rok był podwójny. Robiłem dwa zloty jeszcze w 2012 roku, to były dwa zloty w jeden rok. Także oficjalnie jest 19. No, zlot, tak. I też mamy bardzo piękny, wydaje mi się, takie motto. Aju, ty dobrze pamiętasz to motto? Tak, motto dzieci, tegorocznej Harmonii Kosmosu to będzie: my, dzieci gwiazd, odkrywamy swój własny blask. Dobre. Czyli widzicie, potencjał, nasz własny potencjał. To będzie pod hasłem, tak, pod hasłem: odkryjmy w sobie tą cząstkę stwórcy, czyli
tego Boga, który w nas siedzi. Siedzi. I po prostu i zacznijmy świecić używać. Świeci tym blaskiem, zacznijmy używać tego swojego autorytetu boskiego, że my mamy potencjał, my mamy siłę, my mamy. I żeby pokazać głębokie korzenie w ogóle, to chcemy zrobić taki, jak to się cover niesamowitego utworu, którego mało kto zna, słynnego barda Edwarda Stachury, który dla ludzi interesujących się taką kontrkulturą, tym całą poezją kosmiczną, to było coś niesamowitego, jest taki jego niesamowity utwór Gwiezdne Dzieci. I dwie osoby już dostały, dwie grupy dostały już ten temat, żeby takiego covera zrobić. Naprawdę niesamowity utwór, także jak usłyszycie to i w starej aranżacji, jeszcze kiedy Stachura to śpiewał i w dzisiejszym to poczujemy, że ludzie przed dziesiątkami lat, on napisał to i zaśpiewał gdzieś w latach 60. To jest po prostu coś niesamowitego. I chcemy zobaczcie tylko jeszcze jedno, że jest pytanie retoryczne o szczegółach, że tyle jest różnych tożsamości, które używamy na różnych festiwalach, ale to jest jedyny festiwal, który od dawna tą tożsamość kosmiczną bardzo mocno obrał i bardzo mocno się w niej osadził i ona ciągnie i jeszcze jak przed nami, a wyjdzie sprawa, bo tam w Stanach Zjednoczonych macie lepszy podgląd, bo jak wiecie w kongresie, konkretnie w Izbie Reprezentantów już przeszła ustawa na przykład o UFO, tylko tam nazywa się inaczej, tam UAP, o ile nieznane fenomeny powietrzne, więc ten temat po prostu kosmiczny powoli będzie narastał. Tak, zgadza się, Januszu. Jesteśmy tak osadzeni w kosmosie, że niech tutaj Janusz, znaczy pomysł taki przyszedł, żeby na przykład sceny, to nie będą takie sceny zwykłe, wiecie, ABC, 1, 2, 3. Nie, to będzie scena Jowisza. Będzie Jowisza. Będzie scena Marsa, będzie scena Wenus, będzie scena Plutona, tak? Scena Urana, tam akurat będą wynalazki. Tak, ma być chyba ze 6 scen. Słuchajcie, ja już puściłem wodze fantazji i widzę, że na scenie Marsa będą walki. Tak, bo tam będzie parlament, tak, tam będzie parlament pokazywał, tam będzie narodowy parlament na naszym spotkaniu. Ale też, ale Zigi, to był pomysł z Krzysia Krasa, to bardzo w samochodzie, ale też wymyśliliśmy, że będą ulice, bo tam jest potężna ilość tych miejsc, więc będą ulice, na przykład Plejadiańska, Arturiańska i one będą normalnie tabliczki, żeby ludzie się nie zgubili, to na przykład ich namiot będzie przy Plejadiańskiej. Przy Plejadiańskiej 23, nie, bez numeru. Ale była jedna taka ciekawa, wiesz, to śmiesznie, nie wiem, był konflikt taki poważny, czy wolno będzie na tej harmonii kosmosu mieć żywność podawaną mięsną, ponieważ nigdy nie można było tego mieć. To jest na przykład pokazywane teraz strefa gastronomiczna i na tej strefie gastronomicznej nie będzie miejsca, absolutnie, nie bójcie się, ale ponieważ wiemy, że niektórzy pod pachą, pod kieszenią mogą przynosić jakąś kiełbachę czy coś, to żeśmy uzgodnili, że gdzieś kilkaset metrów od tego miejsca będzie specjalny food truck, oddalony daleko, żeby nie śmierdziało i że tam będzie mięso, ale ulica, na której będzie się bo tamte ulice już wam wymieniliśmy, ale będzie jeszcze jedna ulica, ta ulica, gdzie ten food truck z mięsem będzie stał, będzie nazywała się Reptyliańska. Janusz się zemścił. No, walczysz o zwierzątka. Zasady. No. I nawet była taka mowa, że nie wiadomo, czy zresztą dojdzie do tego food trucka, to nie wie tam jakiś liczył dołu i zasieków, tak. Cudownie jest z wami, to jest po prostu niesamowite, czyli naprawdę dzisiaj jest kosmiczne. Ale wiecie co, Aja, przyznaj się, maczałaś w tym palce. Maczała w tym palce, wiesz co, ja ci powiem tak, ja jestem bardziej tolerancyjna, ale ulice to naprawdę, akurat Reptyliańską to ty ja chyba wymyśliłeś. Tak. Okay. A pomysł było Krzysztof Krasa, żeby planetami nazwać. Żeby planetami, tak. Znaczy ja sama mięsa nie jem, czasami w zimie, jak mi organizm powie, że mam zjeść rybę, to wtedy się słucham. Ale ogólnie, tylko że ja miałam, wiecie, Agnieszka, ja miałam ułatwione zadanie, bo ja mam grupę taką wegetariańską, że jak byłam dzieckiem, to już nie lubiłam mięsa, więc dla mnie Reptyliańska ulica, nie zaglądam. Ja też, to samo. Agnieszka, ale jeszcze tak jeden szczegół, oczywiście to już pół żartem, pół serio, że przy tej ulicy Reptyliańskie to będzie specjalny, wiesz, monitoring 24 godziny na dobę. Żeby każdy, kto tam będzie, żeby zarejestrowany systemem INDECT będzie. Wchodzimy w buty nowego porządku świata, to się żartujemy. No, i właśnie chyba tylko się z tego śmiać, ale słuchajcie, no koncept jest niesamowity, harmonia kosmosu, Plejadianie, gwiazdy, planety, dzieci, Reptylianie, będzie się działo. Będzie nazywać, ona jest taka no, droga polna trochę, no, ale będzie nazywała się droga mleczna. Droga mleczna, miejmy nadzieję, że nie dlatego, że jest szutrowa. Droga mleczna. No dobra, także będą jeszcze Hyde Parki, to będą takie miejsca, to też bardzo fajne
wymyślił Janusz. Hyde Parki to będą miejsca, gdzie po wykładach czasami jest tak, że prelegent jest tak interesujący i to, co przekazuje, znaczy może prelegent sam jest też interesujący, ale to, co przekazuje, jest tak interesujące, że że grupki idą za nim i po prostu chcą nadal zadawać mu pytania. I po to będą te Hyde Parki. To będą właśnie takie plandeki miejsca, będą gdzieś tam między drzewami, żeby sobie każdy mógł dowolnie kontynuować. Tak. No i te plandeki to też będzie na przykład będzie plandeka skorpiona, plandeka strzelca, plandeka wodnika oczywiście, bo wodnik to te nasze zmiany, tak? Te nasze wodnikowe, uraniczne zmiany. I będzie ciekawa gra, Krzysiu Kras właśnie był z nami teraz, żeby zobaczyć szczegóły i planujemy, współpracujemy już z nim, żeby opracować grę, on ją poprowadzi, on ją zrobi, grę taką terenową naszym losu, gdzie będą chodzić, dostawać różne zadania, na przykład ustawić w ciągu Fibonacciego na przykład jakieś kamienie, prawda? Ale nie podpowiadaj! A to tylko jeden. Oj, ja to już stracam, słuchajcie, tajemnicę. Już tego nie będzie, dobra. Ale to zobaczymy, czy ktoś się kapnie. Słuchajcie, to jest ogromne przedsięwzięcie. Powiedzcie, kto to robi? Ilu was jest? Grupa ludzi. Tak, tak. Grupa, ludzie, grupa dużo, ludzi. Kilkadziesiąt osób to będzie obsługiwało, bo to się inaczej nie da. No ale takie... Trzon to jest 5-6 osób, no. 5 osób. Ja myślę, tak że trzeba o tych ludziach powiedzieć. A ja i ja, to są trzy osoby tak naprawdę, ten główny trzon. Ale jest dużo dodatkowych osób pomagających. Tak, i będziemy mieć dużo też, wiecie, też wolontariuszy będą. Też będziemy na antenie pewnie prosić o zgłaszanie się osób, które by chciały. Dlatego, że no, to jest duży teren, jak zresztą sami widzicie. No, liczy się atmosfera, nam bardzo zależy na tej medytacji takiej, którą planujemy zrobić właśnie w sobotę, około 20-23 się zaczynamy. Prosimy wszystkich, żeby przyjechali z kamieniami swoimi szlachetnymi, wszelkimi czy półszlachetnymi, które są dla nich ważne. Widzimy dzisiaj po spisie zgłoszeń, że będzie nawet może kilkanaście osób, grup, które mają gongi, misy tybetańskie i chcemy stworzyć taki półgodzinny spektakl z tymi gongami, misami, żeby on po prostu razem te wszystkie osoby wystąpiły. To nie jest takie proste. A tutaj to jest taki, na razie też będzie remontowane. To jest, tam ma być scena urana, techniczna. Czyli wynalazki. Wynalazki, konstrukcje, pomysły na ekologiczne, różnego typu rozwiązania, nie? Tak. Także tak, to jest rozległy teren. No z atrakcji, no to będziemy mieć, słuchajcie, też wycieczkę ziołową. Nasza Irenka Brambor poprowadzi, bo to jest też akurat, to będzie czerwiec, to mnóstwo ziółek, mnóstwo na łąkach można, będzie się nauczyć, co jeść, a na co trzeba uważać, tak? No i najważniejszy skład gości, coraz bardziej nam się zapełnia ta lista. Tak, trzeba przyznać, że tych scen, których mamy mieć w sumie chyba będzie 6, bo się możemy nie zmieścić, ale... A ja ciągle... Ja negocjuję 5, ale... Ale na razie mamy na tej scenie tak zwanej, czyli na Jowiszu, tak? Na Jowiszu będzie to. Na Jowiszu, tak. Jak to ładnie brzmi, na Jowiszu odbędzie się to i to. No jeszcze zastanawiamy się, czy nie wziąć jakichś planet z Gwiezdnych Wojen na przykład. Ja mam na przykład taką ulubioną, wiesz, Naboo, tam księżniczka Amidala tam była, tam się zapoznała z Anakinem, tam spoczęto, wiesz, Leje i tego, i Skywalkera. To byleby nie tą, gdzie był Jabba. Nie. No i Gwiazda Śmierci odpada. A Gwiazda Śmierci chyba odpada. Chyba, że będzie jakiś, wiesz, albo tam zrobimy takie pole karne dla tych, którzy rozrabiają, to będzie tak, jak Gwiazda Śmierci. Tak. Za karę będą szli do konta. Jakiś schron zbudujemy. Albo co za atmosfera. Ale wiecie, co mi przyszło? Co mi przyszło na myśl? A gdyby tak zrobić taki painting, body painting, i wiesz, pobawić się i pomalować się w kosmitów. Bo wiecie co, to ja tutaj zdradzę, że zainteresowała się tym Ania Głowacz i ona przygotowuje taką inscenizację. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale piękne zdjęcia. Słuchajcie, ludzie naprawdę odjechali. Pomalowali się. Bardzo dobry pomysł. Mhm. Ania Głowacz, będziemy ją pytać, czy z tym ci przyjechała. Tak, ja już mam z nią kontakt. Natomiast no, dużo osób już potwierdziło, no teraz no, jedną taką osobą, która może sprawiać wrażenie, że będzie nam przekazywała wiadomości najlepsze, to jest Krzysiu Jackowski, z którym rozmawialiśmy już i tam do niego teraz jadę, za kilka dni tam będę po świętach u niego, żeby go tam przypilnować, ale szukamy sposobu, żeby powiedział trochę o dobrych wiadomościach i dobrych wizjach. Na razie media głównie komórki przekazują, że ostatnio Krzysztof Jackowski wreszcie dał pozytywną wizję na przyszłość. No i tak wszyscy patrzą na tego, że będzie ładna pogoda. Co trochę za mało. Musimy się popracować. Ale wyszło tam coś od niego, że będą jakieś dwa państwa w Europie, które się obudzą, zbuntują. Taka mała wizja 3 dni temu, chyba 4 dni temu. Krzysztof Jackowski, kto jeszcze?
No, właśnie. Jurek Zięba, no to już potwierdzał. Tak, Jurek Zięba też. No, Edyta Górniak potwierdziła mi dwa razy, że będzie dopisał do kalendarza, potem świetnie napisała, że pamięta, tylko że no jedyne, co się może zdarzyć, to jakiś rodzaj, nie wiem, jakiegoś ważnego koncertu, takiego, jak to się mówi, VIP-owskiego, no to wtedy, ale ona zapisane w kalendarzu, wtedy jest Harmonia Kosmosu. I my przezornie zrobiliśmy 4 dni, więc któryś dzień może się wstrzelić. Może się wstrzelić, no, jak będą koncerty, będzie prawdopodobnie Edyta Górniak, będzie też chyba koncert laserowy Grzegorza Skwarka, prawda? No. O, słuchajcie, tak. Tamtoroczny to, tak, no. To było tamtoroczne, to po prostu Janusz prawie nie mógł uwierzyć i naprawdę, i nie tylko Janusz, po prostu wszyscy byliśmy tak pod wrażeniem tego koncertu. Mhm. To było no, arcydzieło, a teraz Grzesiu jeszcze bardziej dopracuje. Ale ma dużo większe teraz pole manewru, bo sami widzicie, że cała ta leśna jakby zagroda, jeszcze te jeziory, czy te kanały wodne, on już kombinował, co tu zrobić, żeby te lasery mogły bić wodę i zobaczymy, jakie będą te efekty, odbijały się od wody w nocy. Będzie, więc nie wiem, jak mu to wyjdzie, ale już ma, już pracuje już ma wyobraźnia, pomysły. Tak, tak, no cudnie. I ten... będą nowe teksty, nowe aranżacje, to nie będzie to powtórka 100%. Nie, dużo nowych i nawet takie niespodzianki. No właśnie, knujemy tam coś jeszcze. Profesor Matyka. Tak. Ponad 150 prelegentów, tak? Czyli mamy, ja tak popatrzyłam na piękny zwiastun, który jest na niezależnatelewizja.pl, no i mamy doktora Zbigniewa Hałata, Justyna Socha, Krzysztof Właśniackowski, Jurek Zięba, Ewelina Frichaut, profesor Mirosław Matyja, Roman Nach, doktor Frydychowski, profesor Maciej Adamski, Marek Taran, Igor Witkowski i my też będziemy, chociaż wirtualnie, jeśli się nie da inaczej. Sprawdzaliśmy internet właśnie, bo to Kamil pojechał z nami teraz, to było 2 dni temu jak byliśmy, żeby zobaczyć, czy tam internet nam chodzi i to już nieźle wyglądało. Będziemy jeszcze antenę stawiać wyżej, taką, żeby ciągnąć kablem jeszcze te łącze. No i myślę, że ta transmisja działa bardzo dobrze, więc... mamy... Musimy was zobaczyć, nie może was nie koniecznie. Być. Koniecznie, jak bez was, harmonia to bez nas. Fajniejsze dyskusje. Ewelin, uda przyjechać, no, tak? Jej się uda. Oj. To też się cieszymy, no ale ja mam tutaj całą listę, którą wy będziecie online, więc my na was liczymy, tak jak no, nie zawiedziemy, na pewno będziemy. Przynajmniej jeszcze tak możemy być wirtualnie, skoro nie możemy być fizycznie, bo nadal mamy pewne ograniczenia, ale powiedzcie jeszcze, a ja i Janusz, no bo rzecz najważniejsza, to jest nowe miejsce, to nie jest w Ślęży. No właśnie, tego tak, powiedzcie zawsze, to. Jest nad granicą z Niemcami, zaraz za Słubicami, naprawdę łatwo dojechać, nawet chyba lepiej niż do Sobótki. Tak, dojazd jest lepszy, no. Bardzo blisko A2. 35 km od granicy w sumie, koło... I do stacji BKP można dojechać, jak ktoś nie przyjedzie samochodem, przyjeżdża PKP i przy KP będzie nasz taki busik, który będzie cały czas kursował, i tam bilet 5 zł będzie, bo tam to gospodarz wystawi i będzie cały czas zwoził tych piechurów te 2 kilometry do lasu tam, do tego ośrodka, teraz go oglądacie. A tam jest mnóstwo teraz, znaczy to nie jest jeszcze tak, jak ma być, bo Waldek tutaj robi takie roboty, taką inwestycję, tu koparki, tam spychacz, tutaj mnóstwo drzewa jeszcze pociętego, które nie jest sprzątnięte, prawda? Więc robota idzie tu na parę. Na surowo, ale widać, że pracuje. Widać, że pracuje. Tak, postęp idzie bardzo. Waldek... Jak się ta miejscowość nazywa? Torzym, a zagroda, miejsce nazywa się Spineska Zagroda Damiana. Damian to jego syn, dla niego zrobiona jest nazwa. Ale samo miejsce Torzym. I to bardzo ważne, żeby widzowie zapamiętali, bo Torzym, to powtórzmy jeszcze tak. Niektórzy szykują się jeszcze na Ślęże. Powtórzmy miejsce i powtórzmy datę. Jeszcze raz powiedzmy. 23-26 czerwca 2022 to Torzym koło Słubic. Okej, mamy plakat. 19 jest lot wolny ludzi, Harmonia Kosmosu 2022 pod tytułem Dzieci Gwiazd odkrywamy swój własny blask. Tak, 23-26 czerwca. Kochani, bo wiem, że pytacie na czacie o to, więc te informacje będą jeszcze pod naszym filmem i będą też na Netify, no i zaglądajcie na stronę Niezależnej Telewizji. niezalezna.tv.pl. Plus wydarzenie jest na Facebooku stworzone. Tak, i stworzyliśmy stronę harmoniakosmosu.pl, może ktoś tak zapamięta, bo często nawet harmoniakosmosu.pl od razu na razie linkuje do Facebooka. Na tym etapie. Ale... I pamiętajcie, mimo że tutaj NTV zostało zlikwidowane na YouTubie i też na Facebooku ostatnio, to my nadal istniejemy i nadal no właśnie. Nazwa NTV jest.
Na YouTubie znajdziecie NTV. Nas pod NTV. Tak? I tak samo na czyli jest nowy kanał. Nowy kanał, nowy. Tylko budujemy go całkiem od nowa. No niestety. To, niestety. Ale to... przypomnijmy, że na waszej stronie internetowej niezależnatelewizja.pl tam wrzucacie wszystkie aktualności, więc cały czas można was znaleźć w sieci. No niestety tak. Żyjemy w takich czasach, kiedy te portale nas trochę dręczą. No to, też także... mamy, też mamy. Chcielibyśmy uczulić, tak, chcielibyśmy uczulić widzów, że ponieważ YouTube, Rumble i wszystkie portale, Facebooki, no są z tym problemy, a poza tym nie chcemy ich aż tak bardzo wspierać, więc wszyscy robimy nasze niezależne portale. Wy macie waszą stronę internetową i tam jest całe archiwum plus wszystkie... 4,5 tysiąca w tej chwili programów, z tych, które mamy w swojej historii, to nie wszystko, razem mamy około 10 tysięcy na dzień dzisiejszy, około, no niecałe, no to 7,5 tysiąca już jest. Więc najważniejsze miejsce wchodzić na niezależnatelewizja.pl i nabierzmy tego nowego nawyku, zamiast właśnie chodzić po tych kanałach YouTube'owych, Rumble'owych i innych. Myśmy to porobili, prawda? Wy macie niezależną telewizję, my mamy Netify i po to to robimy, żeby właśnie namówić społeczeństwo, żeby wchodzić na tego typu miejsca, no bo te kanały są zagrożone, tak jak wam się teraz zdarzyło, wszystko jednak zostało zlikwidowane i na Facebooku, i na YouTube, ale wszystkie archiwa są właśnie na waszej stronie internetowej. No i uczulmy, powtórzmy, że mimo wszystko stworzyliście nowy kanał YouTube i to jest NTV, nadal jest NTV UFO, NTV Nauka i Technologia, jesteście też na nowym Facebooku, jest Banbay, TikTok i Rumble. Ja podałam wszystkie linki, kontakt, gdzie was szukać w sieci, w opisie tutaj pod tym live'em, także możecie znaleźć, oglądajcie niezależną telewizję. Ja się na was wychowałam, moja alternatywna edukacja się zaczęła od niezależnej telewizji, także jesteście dla mnie naprawdę wzorem i bardzo wam za to dziękuję i będziemy zawsze was oglądać, szukać i nie pozwolimy się dać wyrzucić się. Wzajemnie się skieramy, tak. My czekamy, aż odblokuje, że przyjdzie do Ameryki i będziemy was tutaj tak ludzie dużo poznali, też na was bardzo czekają tu w Polsce, tak żeby was dotknąć, żeby się przytulić do was. Ostatnio poznaliśmy się na szczycie ślęży w tym gronie naszym. Tak, było ale cudowne. W tamtym roku, jak właśnie ciebie, Agnieszka, jeszcze nie było, ale był właśnie Ziggy z Andym, to wy, Ziggy i Andy, wy nie mogliście widzieć tych owacji potem i tych, ale po prostu jak wy mówiliście i skończyliście, to był szał. Tak, naprawdę. Toczyło się nie to było, energia. Kamera była na was skierowana, a nie na tłumy. Nie na tłum, no to wiadomo. Więc ja patrzę serce przyciąga, tak? To jest niesamowita atmosfera. Patrzę na czat, czy są jakieś pytania, ale nie widzę szczególnych pytań. A ja, kochani widzowie, jeśli będziecie mieli jakieś pytania, lub też chcecie wyrazić swoje zdanie, napiszcie do nas. Na pewno przekażemy Januszowi i AI wasze pytania. Wszystko, jeśli chodzi o koszty biletów, to już jest na wydarzeniu na Facebooku. Można trafić. Wydaje mi się, że to są, nie mówimy o cenach, ale wydaje nam się, że to jest bardzo atrakcyjna cena, jak na 4 dni takiego programu, to nikt nie robi takich festiwali za takie pieniądze. Ale to jest cen oczywiście. Tak. No i czekamy na was, kochani, dlatego że harmonię kosmosu my tylko przygotowujemy, a całą atmosferę robicie wy. Całą atmosferę robią po prostu ta skumulowana energia radości, ta skumulowana energia tych dobrych serduszek naszych, po prostu to robi całą robotę. A ja mam jedno szczególne pytanie, bo powiem wam, że bardzo lubię wasz duet. A najbardziej lubię wtedy, kiedy opowiadacie bardzo humorystyczne sytuacje. No to zaciem tak, właśnie jest nowy odcinek nakręcony. Właśnie nagraliśmy odcinek. Ale dzisiaj Wielki Piątek i tak uznaliśmy, że tak. Jeszcze kilka dni jeszcze będzie puszczony. Po świętach. No bo tam jest, jak to było, diabłu, czy nie wróć. Przyganiał kocioł Garkowi. Taki jest tytuł Matrixozy tego odcinka, co dzisiaj nagraliśmy. Nie, tam najwięcej jest o tym, jak śmiejemy się z kobiet i jak śmiejemy się z mężczyzn, z wzajemnego przywarunkowania. Tak. Zastanawiam się, co było więcej, tych ataków na kobiety czy na mężczyzn. Bo tak Wiesz, że nie liczyłam, ale i jedni i drudzy niestety dostali troszeczkę. Słuchajcie, sceny życiowe. To jest rewelacja, ten program. To jest rewelacja i powiem wam, że chętnie bym widział taki 15-minutowy
kiedy wasz występ na scenie, na harmonii? Jest planowany, tylko musimy mieć już ciemność, żeby wyświetlać. Wiecie, dlaczego zacząłem dzisiaj ten program właśnie, który nagraliśmy, nie ukrywamy tego, zacząłem od tego, że zrobiłem, tutaj jest o nas, jest o kościółek i jest takie drzewo i taka duża plansza nekrologii, nie? I wyszedłem dzisiaj teraz na chwilkę na miasto, a już była w studiu, patrzę, kurczę, nie ma w ogóle ani jednego ogłoszenia. Więc walnąłem zdjęcie nekrologii, tam widać kościół, krzyż i przychodzę i tutaj zaczynamy. Słuchajcie, od pewnego czasu Baja wróciła ze swojej jaskini Lwicy na Warmii i już trzeci czy czwarty raz jest tutaj w Sobótce w ciągu ostatnich 2 tygodni. Popatrzcie, wszystkie nekrologii puste, nie ma ani jednego. Nie umiera. I zacząłem żartować, że niedługo to jej będą kupować domy i mieszkania w każdym miejscu Polski, jak byś przynosiła. A ZUS będzie mnie śledził przeciwko niej jakichś agentów, żeby... Słuchajcie, jedno konkretne pytanie na czacie, które warto chyba zadać. Jakie są możliwości noclegu? To jest bolesne pytanie. Znaczy bez ograniczeń pod własnym namiotem, czy też własnym kamperem, czy samochodem, bo wiadomo wszyscy. Natomiast w Torzymie już nie ma miejsc i ludzie robią dookoła Słubice, powiedzmy Świebodzin, Rzepin. Trzeba szukać na własną rękę tych właśnie lokali do spania. Tak, ale wszystkim, którzy są przyzwyczajeni do harmonii kosmosu. 500 miejsc w ciągu 2 tygodni wtedy. Tak? Tam, no. Jak się dowiedzieli, że w Torzymie, to 500 miejsc zniknęło z bazy noclegowej w Torzymie ponoć. Ale kochani, zostają naprawdę, jest piękny teren. Wszyscy, którzy są przyzwyczajeni też do harmonii kosmosu, są przyzwyczajeni, że te kilka dni jakoś tam w tym namiocie wytrzymają, ale będzie tyle miejsca, że można wybrać sobie miejsce nasłonecznione, miejsce z cieniem, blisko toalet, dalej toalet, więc tutaj naprawdę będziemy mieli pole do popisu i zmieścimy się wszyscy. Kempery się zmieszczą też, co było niemożliwe. Tam 2 hektara, tutaj mamy około 20, a nawet gdyby się okazało, że byłoby za mało, to tam jest taki nieduży płot i taka potężna brama i kolejne 80 hektarów. 80 hektarów, to zmieścimy. Czyli trzeba powiedzieć, słuchajcie, że są przygotowane pola namiotowe i każdy się zmieści. Każdy się zmieści. Dlatego nie przyjmujemy żadnych rezerwacji, ani na kampery, ani na namioty, natomiast przyjmujemy rezerwacje, jeśli chodzi o stoiska, to jest oczywiste. Kampery będą akurat w takim miejscu blisko plaży, akurat. Tak zwany no bajer. Właśnie, to jest olbrzymi teren, będzie pole namiotowe, będzie kąpielisko, mnóstwo natury, więc będzie naprawdę przyjemnie, ale mamy jeszcze stoiska, tak, czyli... I będzie też gastronomia, więc... No i takie jeszcze u nas nie było. Edukacyjne wakacje z super wolnymi ludźmi, w wspaniałej atmosferze. Agnieszko, a propos wakacji, to jest pytanie na czacie, czy dzieci będą miały co robić? Konkretne pytanie. No, dzieci? Tak, animatorów tak. Też... Będzie plac zabaw dla dzieci. Tak. Będzie plac zabaw dla dzieci. Zastanawiam się, gdzie go damy. Kąpielisko jest, też jest robione, no i będziemy mieli, generalnie jak się pytacie o krzesła, to będzie ich mało, ale mamy zamiar sprowadzić snopki takie ze słomy, takie klocki dobrze z tego i no wiadomo, też, i po prostu rozstawić wszędzie, gdzie trzeba usiąść. Będzie swojsko. Czemu publiczność nie mogłaby przynosić swoich krzesełek? Każdy może. Zachęcamy. Tak, tak. Zachęcamy swoje materace, kalimaty. Swoje parasole też, bo czasami śpią, jest słońce. Tam, zostaną do rana niektórzy. Niektórzy się tak poświęcają, że nawet w aucie śpią. Tak? A niektórzy śpią w ogóle bez niczego, tylko śpiworze. Przy ognisku na przykład też są takie. Ognisko jest przewidziane w jednym miejscu. Oczywiście mamy też kolegę, który w straży pożarnej pracuje, będzie obstawiał straż pożarną. Oczywiście karetki pogotowia, takie rzeczy. Ale w programie jest mnóstwo ludzi, bo już nie chcemy przedłużać, bo tam macie kolejne rzeczy, więc... Poczekajcie, jeszcze tutaj z takich atrakcji, ta medytacja, ceremonia wody będzie najprawdopodobniej. To Indianie Hopi proszą na całym świecie o taką ceremonię wody. Również koncerty możesz wymienić. Koncerty, tak. Będzie Pabrodziad, z Góralem, będzie bardzo fajny koncert, będzie Dominika z mantrami, będzie zespół, który gra, ten miejscowy zespół. Taki, który ma gospodarz fajny. Tak. Trochę rocka też będzie. Trochę rocka będzie. I tak naprawdę będziemy mieć taką listę życzeń trochę i oni podobno umieją grać wszystko co się da. Z koncertów, dużo tych koncertów. Tego jest dużo, publikujemy. Myślę, że na 1 maja powinna być przynajmniej główna scena publikowana, bo ona już jest gotowa, tylko tam potrzebujemy. Tak, tak. To wszystko, powiem wam, że naprawdę prelegentów już mamy dużo
I ona mnie cały czas wskazuje na to, że nie mam nic, a ja mówię, tak, że dostawimy jeszcze jedną scenę. Tak, scena, tak. Ja już sobie namiot. Dostawił tych scen. Namiot, namiot. Scena to namiot. Myślę, że to jest tak, no wiesz, namiot i trochę desek. Słuchajcie, kochani. Zygi, może powtórzę jeszcze raz, bo tutaj na czacie nadal się osoby pytają. Także Harmonia Kosmosu, 22 rok, Zlot Wolnych Ludzi, 26 czerwca 2022, w Torzymie. Torzym, koło Słubic. Torzym. Także zapraszamy na mega niesamowitą, wielką imprezę, wydarzenie wakacyjne. Wszystkich widzów serdecznie, gorąco zapraszamy, prelegentów, wszyscy, którzy chcą mieć jakieś stoiska. No, chciałabym wziąć w tym udział naprawdę fizycznie. Nie tylko poczuć ty. Też tą atmosferę. Wow, będzie niesamowicie. Nie tylko ty. Agnieszka, będziemy mieć kamerzystę, który będzie chodził po terenie. To nagrywał taką małą, też reportaże za, robił. Tak, takie, no. Reportaże będzie robił, to będzie live szło. Świetny pomysł. Genialnie. Słuchajcie, bardzo się cieszymy, że mogliśmy być z wami. To naprawdę jest wielka przyjemność z wami przebywać. Słuchajcie, już się dzisiaj lepiej czuję. Wprowadzacie taką atmosferę. Słuchajcie, ponieważ jesteśmy w tym okresie świątecznym, no już za chwilę święta, to ja tak od siebie i od nas wszystkim, którzy nas oglądają, życzyłabym na święta takiej atmosfery, jaka jest z wami tutaj w tym nagraniu. Tak jest. Dobrze było i będziemy pilnować tego, żeby było. Tak, rozmawiamy. Tak jest. Zatem... I kolejne audycje, my w kolejnych audycjach będziemy więcej szczegółów takich podawać. A my też będziemy informować i w moich porannikach, i w innych audycjach będziemy informować na bieżąco o tym, co się wydarzy. Tak, będziemy przypominać, nagrywać i podaliśmy już wszystkie miejsca, gdzie was znaleźć w sieci, także wszystkie informacje są na bieżąco. No i koniecznie zapraszamy na kosmiczną harmonię kosmosu. I słuchajcie, wszystkie gwiazdy mają być na miejscu. I słuchajcie, i muszę to powiedzieć, kocham was. My was też kochamy. My was naprawdę też kochamy. Uwielbiamy. Wsparcie z serca. Mm-hmm. I my wam dziękujemy. Dziękujemy, że możemy się łączyć. My przecież widzów, wszystkich was zapraszamy, bo ta energia wasza po prostu... My tam polecimy chyba nawet w tym Torzyniu. Czy nie okażesz namioty, przyjdziecie ktoś z was? Jak do siebie. Nie, będzie pięknie. Dziękuję naprawdę za to serce i to wsparcie. Naprawdę to. Wam również dziękujemy. Trzymajcie się. Kochani widzowie, też wam dziękujemy i bądźcie na harmonii kosmosu. Kochani widzowie, dziękujemy. Wesołych świąt i kochamy was. Wesołych świąt dla wszystkich.